Każde zdjęcie to podróż w przeszłość. Luigi Toscano portretuje ocalałych z Holokaustu i dokumentuje ich losy. Rodzina 86-letniej dziś, Rachel Jedinak, została wywieziona z Francji do okupowanej przez Niemcy Polski. Moi rodzice zostali złapani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zostali tam zamordowani. W samym tylko Paryżu straciłam 17 członków rodziny. Wywieźli ich do okupowanej Polski i zabili. To poruszające, okrutne historie wbijają się w pamięć. Trudno sobie nawet wyobrazić, przez co ci ludzie przeszli. Luigi dużo o tym myśli podczas samotnych spacerów wzdłuż Renu w rodzinnym mieście Mannheim. Samo fotografowanie nie jest aż tak spektakularne, liczy się spotkanie z ludźmi. Wszystkie te historie żyją we mnie. One po prostu zostają w mojej głowie. Tak mnie to pochłonęło, że nie mogłem spać przez kilka dni. Luigi na całym świecie poszukuje ocalałych z Holokaustu. Tutaj, w Paryżu, odnalazł cztery osoby, które fotografuje w ich domach. Zawsze podczas sesji używa lampy pierścieniowej. Sprawia ona, że twarze wyglądają łagodniej. Ale niektórym ocalałym jej blask przypomina przesłuchania na Gestapo. 95-letnia Jeanette Colinka przeżyła obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, w przeciwieństwie do jej młodszego brata i ojca, którzy od razu po przyjeździe trafili do komory gazowej. Luigi jest bardzo skoncentrowany, każda sesja zdjęciowa zajmuje mu tylko kilka minut. Jeanette, podobnie jak wielu Żydów we Francji, ukrywała swoją historię. Nawet jej mąż długo niczym nie wiedział. Milczenie przerwała dopiero wtedy, gdy Steven Spielberg szukał współczesnych świadków do filmu Lista Schindlera. Dziś regularnie oprowadza wycieczki szkolne po Auschwitz. Kto raz był w Birkenau jest naznaczony na całe życie, nawet jeśli miało się szczęście stamtąd wydostać. Przyjechaliśmy do Birkenau, żeby umrzeć w Birkenau, bo tak chciał Hitler. Chciał zabić wszystkich Żydów w Europie. Dla fotografa, każde spotkanie to wyzwanie. Świadomie zachowuje dystans nie tylko ze względu na trwającą pandemię. Jestem pewien, że gdybyśmy mogli, to z pewnością byśmy się uściskali, ale oczywiście jest też ta bezsilność, że ci ludzie musieli doświadczyć tak strasznego cierpienia. To naprawdę do ciebie dociera i jest bolesne. Zdjęcia Jeanette Kolinki podróżują teraz po świecie wraz z wieloma innymi. Nie są pokazywane w muzeach czy galeriach, ale w przestrzeni miejskiej, na ulicach i placach. To celowa prowokacja, ale i strach. Luigi boi się, że jego wystawa zostanie zniszczona przez prawicowych ekstremistów, tak jak w Wiedniu w 2019 roku. Uszkodzono wtedy wiele fotografii. O zdarzeniu było głośno na całym świecie. Po prostu nie mogłem już tego znieść. Patrzeć na te wszystkie zniszczone zdjęcia, swastyki domalowane na twarzach, nie było to dla mnie łatwe. To mnie rozbiło. Po incydencie w Wiedniu fotograf otrzymał liczne wyrazy wsparcia ze strony ocalonych z Holokaustu. Dzwonili do niego, nie pozwolili opuszczać rąk, motywowali do dalszego działania. 48-latkowi pomogło również spotkanie z ocalałą z Holokaustu Susan Szpac. Podsunęła ona Luigiemu cytat hiszpańskiego filozofa: Ci, którzy zapominają o przeszłości, skazani są na jej powtórzenie. Przyłożyła to powiedzenie do mojego serca i powiedziała: Weź je, zapisz w głowie i użyj tam, gdzie prawdopodobnie będziesz go najbardziej potrzebować mianowicie tam, gdzie ludzie zaczynają relatywizować lub zaprzeczać Holokaustowi. Luigi Toscano sfotografował około 400 ocalałych i wciąż realizuje swój projekt, bo wie, nie ma na to zbyt wiele czasu.